Dzień dobry, dobry wieczór, moi mili kochani. Wracamy do Dying Light 2 Stay Human. Oczywiście musiałem się zająkać już na początku wstępu, ale nie chce mi się już tego nagrywać od początku. Więc, kochani, jesteśmy tutaj po streamie. Ja sobie delikatnie troszeczkę odpocząłem. Mamy 722 metry do naszego miejsca. No i tak, ja bym sobie teraz ulepszył może zdrowie. To wy na to. Troszeczkę pozmienialiśmy sobie ekwipunek, poszliśmy na full walkę. Więc myślę, że nam się to sprawdzi pod tym względem. Ale wiecie co, nie, idziemy wytrzymałość dalej. Dalej wytrzymałości, bo troszeczkę sobie zmniejszyliśmy zmniejszenie takie resy jakby do wytrzymałości podczas biegu i tak dalej, więc bardziej się męczymy, ale podczas walki już się prawie, że w ogóle nie męczymy, więc jest profit. Ale wiecie co, może bym się po prostu jeszcze przespał. To jest dobry plan. Ten plan może być dobry. Tak, prześpimy się i lecimy dalej sobie już na naszą przygodę główną. Kilka questów zaliczyliśmy. Zaliczyliśmy Aitora, zaliczyliśmy Czarną Wdowę. No ogólnie jest spoko i mamy duży progres. No i nasze DPS teraz wyglądają znacznie, znacznie lepiej. Nie ma porównania w ogóle do tego, co było poprzednio. Prawda, też straciliśmy kilka broni podczas tych walk, aczkolwiek myślę, że i tak było worth. Było wurf. Dobra, 19:33. Lecimy na naszą nocną akcję. Lecimy na naszą nocną akcję. Opa. Hop, hop i hop. Terytorium stróżów prawa. Zróbmy to, bo ta gra już naprawdę od nas tego oczekiwała dawno. Nadal nie działa mi niestety wślizg. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia. Zaliczyliśmy sobie od razu też tutaj. Chyba, tak, zaliczyliśmy. Zaliczyliśmy ten budynek kwarantanny Gere. Więc o tyle dobrze. A po tej stronie możemy przelecieć. Ulepszyliśmy sobie naszą paralotnię. Mamy deko ulepszyliśmy. Ale jest ulepszona, więc też spoko. Ona teraz tak delikatnie chybocze do góry, dzięki czemu nam spadanie tak nie maleje. Znaczy nie, spadanie maleje. Spadanie może wzrastać. Jezu, jąkam się. No i lag spike. Nie wiem, ta gra naprawdę ma problemy ostatnio. Ma ostatnio problemy, nie wiem dlaczego. Chodziła super, teraz chodzi tragicznie. Naprawdę nie miałem spadków poniżej 75 FPS-ów, a teraz widzę, że coraz częściej mam jakieś delikatne spadki. Nie wiem, co Techland odpieprzył, ale jestem na nich zły i to bardzo. Bo spartolili tą robotę. Totalnie spartolili. No właśnie, tak myślałem, że nie dolecimy. Ale dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. W ogóle bym sobie to zaliczył. O ile mi się uda, nie uda mi się. Kurde, nie uda mi się. Jeszcze spadnę chyba na zarażonych. To już będzie w ogóle cudo. Oczywiście, że tak. No i mamy pogoń. No przecież. Bo ja inaczej nie potrafię, prawda? No wskakuj, 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 wskakuj. Opak. O, jest. Pykło. Do góry. No i kolejny pojemnik z inhibitorami. Ale nas inhibitorki na razie nie zawracają. Znaczy nam inhibitorki nie zawracają głowy. A tu raczej chyba nie wejdziecie, prawda? Ja mam taką nadzieję. Czy to jest domek? Tak, to jest domek. Proszę wejść do niego. Odpal sobie. To jest nocnego biegacza kryjóweczka. Pościg dobiegł końca, świetnie. I mamy kolejną bezpieczną strefę, gdzie możemy się naładować. Fajno. Blisko naszego questa. Dobra, i mieliśmy tu uruchomić chyba podstację, z tego co pamiętam. I nam to bardzo, ale to bardzo nie szło. Może nie wiem jak wam to szło, ale mi to naprawdę nie szło. Tu jest zrobione. Gdzie było wejście?
Tu jest strzałka. Ej, nie pamiętam, gdzie było wejście. Fuck. Tu jest wejście, dobra, jest. Brak zasilania. Pod stacji A musimy sobie podciągnąć to. No. Widzę, że się poresetowało wszystko. Niestety. No ale myślę, że teraz mamy sporo czasu na to, więc ogarnijmy to. Nie lubię tych zagadek logicznych, naprawdę nie lubię tego. Znaczy one nawet nie są logiczne, bo nie znamy w ogóle, nie znamy w ogóle miejsca, gdzie to powinno być podłączone. Nawet nie są logiczne, tylko bardziej zręcznościowe. A ja zręcznościowy nie jestem. Dobra, mamy ten nasz grajdołek. Musimy uruchomić podstację pierwszą i podstację gdzieś w kanałach. Tam jest podstacja B? Nie, tutaj byliśmy. Ale właśnie, czy my przypadkiem nie możemy tego podłączyć? Jak to wygląda? 5 metrów, 4. No nie, tego nie podłączymy. Puść przewód. Promień nie na daną chwilę. Nawet już na exploringu zbytnio nie staram skupiać, ale widzę, że naprawdę się wszystko poresetowało. No to nie jest dobrze. Nie podoba mi się to. No, wszystko ewidentnie się poresetowało. Dobra, skupmy się na naszej alokacji tutaj. Tu wejść jeszcze nie mogę. Tu gdzieś to było, cholerka. Tu gdzieś to było. Tu też jest zamknięte. Dobra, a jak my się dostaniemy w tamtą stronę? No właśnie. Tu nic nie było? Tu się dało tylko otworzyć z tej strony, prawda? To sobie to otwórzmy. Nie lubię tych zagadek logicznych. Tu jest zamknięte. A to oznacza, że przejście jest gdzieś indziej. No jak to może być zamknięte? Au, ale żyję, dobra, przeżyłem. Tam jest jeden alokator, do którego z tej strony się nie dostaniemy, rozumiem, tak? Z której się dostaniemy? Tu coś od dołu jest? Jest, jest przejście. Odblokujmy sobie to przejście. I na logikę. Postaramy się to wziąć na logikę. 1C. Tu jest 1. Dobra. Podstacja jedna podłączona. I teraz kolejna. Już nie pamiętam, co my tu robiliśmy praktycznie. Tutaj mieliśmy przejście i tu jest kolejna podstacja, rozumiem, tak? Czy nie? Czy tu była tylko i wyłącznie taka... Nie, no tu też jest. Skąd ją tutaj wziąć? Tu ostatnio byliśmy chyba. Tu sobie otworzyliśmy to wejście. No i problemem jest tutaj to. Brak zasilania. Wydaje mi się, że tamten alokator to my musimy ogarnąć. Ogarnąć go musimy pod względem... 1C, dobra, rozumiem. Chyba rozumiem. Oczywiście musiałeś się spieprzyć. Nic nowego. Dobra, i to musi iść do C. Prawda? Ano prawda. Tylko tak, tędy nie przejdziemy niestety. Ale już jak tu przejdziemy tak, to już da radę, powinno dać radę przynajmniej. Będzie jedynka? Nie. Znaczy, że to tak nie zadziała jak myślałem. Czyli to nie jest podstacja elektryczna. To nam tylko otworzyło C. Tutaj możemy odłączyć bez problemu. I teraz mamy dwójeczkę, która ma 44 metry przewodu.
Więc C sobie możemy już odłączyć bez problemu. C możemy odłączyć. Możemy sobie to podłączyć no problemowo tutaj. Mamy jedynkę, tak? Jest jedynka. Teraz musimy znaleźć dwójkę. Dwójka jest w tym miejscu gdzieś. No. Skocz. Dobra, wskoczył. Mamy C i mamy dwójkę. Dwójka jest w tym miejscu i myślę, że dwójka powinna iść gdzieś na dół. Bo na górze tu przejścia nie ma, nie widzę przynajmniej. Mógłbym do C to podłączyć, ale to jest bez sensu wtedy. Dlatego myślę, że to powinno iść gdzieś tutaj. 25 metrów. Damy radę. Damy radę. Mamy podłączone wszystko. Dobra, pykło. To teraz jest kolejny problem taki, że nie mamy jak stąd wyjść. No, już jednak mamy. Udało mi się to ogarnąć. Tak w ogóle nie wiem, czy widzicie, ale w broniach mamy w tej chwili broń tego komendanta SB. Aitor nam to oddał właśnie, jak mu pomogliśmy. A zresztą obejrzyjcie odcinek, który był na live i zobaczycie wtedy. Dobra, tu przejścia nie było. Tu przejścia nie było. Musimy gdzieś się wydostać. Pisałem, że tu też nie jest przejście. Ej, ile to zombiaków? Co tu jest poniżej? Halo? Jeszcze niżej? A nie, to jest tylko i wyłącznie taki bejcik. O kurka wódka, tu nie byliśmy. Brudna katana, o tak. Jakaś fajniejsza broń. Lubię to. Teczki. Dobra, opłacało się iść dalej. Było urf. Możemy trochę przelutować nawet, a co mi tam? To znów mamy problem z tym, że... W sumie to nie przelecimy, chyba że przelecimy w ten sposób. No idź, proszę cię, Aiden. Nie bądź ciapa. Dobra, pykło. Mamy tu wszystko załatwione. Uruchomiliśmy podstację. Możemy śmiało stąd spierdzielać. W ogóle jeszcze otworzyliśmy metro na live, więc to też mamy już taki jakby pastrawelek, który nam pozwala tam między naszymi kondygnacjami przechodzić. Między Starym Miastem a lub... Prąta stwierdzę, wibrują mi plomby. Dzięki za pomoc, SPQ, a teraz grzecznie spierdala. Nie, to wy odejdźcie. Dobrze wam radzę. To była groźba? Mało mi buty nie pospadały. Panowie, myślicie, że będzie piszczał jak proszek? Tak jak pozostali? Przekonajmy się. Chyba cię coś boli, ewidentnie. Patrz, jakim... Mamy teraz super hit, ała! Pyk, uciekaj mi stąd. Oż ty kurne, psza jedna. Oż ty, nie boisz się mnie. Bite. No co, ty mi tu grodzisz, gnoju? Będziesz piszczał jak prosiek, czy nie? No. Bez jaj. I luck spike, naprawdę na sam koniec. Do widzenia. Tobie główka spadła. No już, umieraj. A ty tak samo umieraj. No, ale musimy użyć niestety, bo nie wiem czy... Przeżyjemy, czy nie przeżyjemy? Co tu się stało? No nie, umrzemy, naprawdę?
Oczywiście, że ocaleńcom. I będziemy mieć w tej chwili ożywienie przez ocaleńców. Fajnie. 6 sekund zostało. Ja umieram w tej chwili. Hej, Row. Prąd już działa. Row? Słyszysz mnie? Słyszę, słyszę. Wszystko dookoła świeci się jak pieprzona choinka. Wszyscy cali? Tak. Chłopcy idą w głąb budynku. Teren będzie niedługo zabezpieczony. Przyjdź tu jak najszybciej. Pora się powspinać. No dobra, fajnie, tylko ewidentnie widzieliście, że mieliśmy buga. Przy okazji. Skok z krawędzi. Skok po ślizgu. Podwójny skok. Dobra, weźmy podwójny skok. Nasza postać jest coraz bardziej już taka wylansowana. A widzę, że ty już nie masz nic do kupienia tak naprawdę. I zacząłem iść w jej iskrę, ale widzę, że jej nie ulepszymy niestety. Dobra, trudno. Jeszcze sklepikarz. Masz coś do zakupienia? Niezawodny topór, kurde. Ten toporek już raz miałem. I był całkiem niezły, wam powiem szczerze. W ogóle, a nawet go mam w tej chwili. 4 sloty, 88. Nasz ma 89. Ale ten toporek jest dobry, ja go kupię. Mamy bardzo mało broni. Bardzo mało broni takich ręcznych. Dobra, 140 parę metrów. Lecimy dalej. I o ile nam gra pozwoli, bo widzę, że ona ma czasem focha. No, proszę mi nie robić na złość gro. Dobra, to gdzieś tu. Hop. Oczywiście standard. Jak miałoby być inaczej? Dobra, tam jest bezpieczna strefa. Lecimy do niej, lecimy. No wiem, wiem. Hop. Dobra, mam apteczki, mam apteczki. Oczywiście lag spajki z miejsca. Nie wiem, co ta gra ma ze sobą naprawdę ostatnio. Row już na ciebie czeka, pielgrzymie. Matt prowadzi z innymi. No dobra. Porozmawiajmy z tobą. Trochę prądu i od razu przytulniej. Ale pieprzone windy dalej nie działają. Tak jakby prąd do nich nie docierał. Budynek był odcięty całe lata, prawda? Trzeba sprawdzić przekaźniki. No co ty nie powiesz? Właśnie dlatego chłopcy są już w ciemnej strefie. Starają się znaleźć rozdzielnie w mniejszej wieży połączonej z tą. I zabezpieczają otoczenie lampami, które dla nas zdobyłeś. Kiedy moi ludzie włączą windy, wjedziemy na górę i... Ja pierdolę. Turo, znów nie ma prądu. W dowództwie mówią, że podstacja działa bez zarzutu. Tu się musiało coś spieprzyć. Leon, w głównej sali nie ma prądu, a u was? To samo. Znów działamy po ciemku. Szlak by to... Wychodźcie stamtąd szybko. Słyszysz mnie? Leon! Ale wciąż szukamy. Zostawcie to i wychodźcie. Już! Leon! Leon! Kurwa. Muszę do nich iść. Idę z tobą. Część poszła korytarzem A, a część B. Ja przejdę przez A, a ty przez studia nagraniowe. Robi się. Dobrze. Jeśli dotrzesz tam przede mną, wyprowadź ich, zanim będzie za późno. I uważaj na siebie. Martwy nam nie pomożesz. Leon, trzymajcie się. Idziemy po was. No, aha. No to zaczyna się jadka. Powtórka z tego, co było kiedyś. Tędy, Aiden. Korytarz B. Powodzenia. Przyda mi się, co? Weź to. Tobie może się bardziej przydać. Mhm. No i się ciekawie zacznę robić. Nie powiem, wzmagacz odporności. Tak 2 na 10 bym powiedział. No wskakuj, skakuj, Aiden, skakuj. Dawaj te guldeny.
Uuu, apteczka tak sobie wolno wisząca, trochę takie przypominki z Dying Light 1. Dobra, co to jest? Grzybek. Na sedesie. Sedesowy grzybek. Ewidentnie. Tam coś lata. Dużo was tu jest? O, trochę was tu jest. Trochę was tu jest, cholera. O, i nawet sporo was tu jest. Tam jest porąbaniec. O kurde, i ten duży porąbaniec. Panie, idź pan. Ja nie wiem, czy wy widzicie to, czy wy tego nie widzicie. Ale to małpa jest. Dobra, chyba musimy w końcu zacząć używać przedmiotów do dystrakcji całego tego pierdzielnika. Ewidentnie. Ewidentnie. Nie jest dobrze. Jest ich od cholery i ciut-ciut. Jest ich od cholery i ciut-ciut. Kurde, ile was tu jest? Ile was tu jest? No ale wy jesteście wredne. Wredna małpka. Może jakbym użył na przykład mięsnej przynęty. Kurde, faja. Tak testuję to mniej więcej, jak to działa. Dobra. Mięsne przynęty ewidentnie nie działają. Oh fuck. O fuck. No i mamy problem. Chyba nas widzą. Znaczy na pewno nas widzą, ale nie wiedziałem, że aż tak szybko. Dobra, spierdzielamy. Von. Bro, jestem w holu. Moje mnie odcięły. Jest ich duże 20. Muszę się cofnąć do głównej sali. Przejdź do piwnicy przez pomieszczenie gospodarcze. Chcesz się zamienić? Tu jest ich jeszcze więcej. Dobra, musimy tam dotrzeć, rozumiem? Tak. Jeżeli tutaj jest odcięte wszystko. Dobra, bawimy się. Nie ma innej opcji. A ty kurde mazepo jedna. O, ile was tu jest? Co? Won. Dobra, jak tych pokonamy, to już będzie easy. Już nie ma firali, to już jest git. O, staminki mi zabrakło. To już nigdy. To jak nigdy. Przynajmniej ostatnio jak nigdy. Zdychaj. Pyk. Dechu.
Dobra, pozdychali wszyscy. Sporo ich tu było. Teraz te pirale nie są aż takie mocne. Ale wcześniej były, nie powiem, że nie. Wcześniej te piralki były mocne. No nie spodziewałem się, że te duże nas tak kurde zajdą. Nie przelutowałem tam nic, a tam były jakieś pojemniki z inhibitorami, ewidentnie. Bo nawet było słychać informacje. Dawajcie mi tam wszystko, co wy macie, gamonie. Dobra, wszystko wzięte? Oprócz tego jednego. Oprócz tego. Ale że duże koszmary tutaj są? Kurde, no nie mogę aż uwierzyć. To by oznaczało, że mam przerąbane. Jesteś Leon? Tak, mam napisane na nieśmiertelniku. Gdzie reszta oddziału? Dopadły nas. Pieprzone przemieńce. I tu kończy się moja historia. Ej, nie mów tak. Ktoś jeszcze przeżył? Znalazł się optymista. Chris... jakoś się przebił i poszedł tam. Ta awaria... to pewnie jego robota. Włącz prąd. To jedyny sposób na uruchomienie wind. Terminale są w piwnicy łączącej obie wieże. Proszę, weź ten list i daj go mojej żonie. Jest na statku. Przestań, sam jej dasz. Spokojnie, Leon. Sam jej go dasz. Czekaj tu. Znajdę Chrisa. Co żyjesz? Row, wiem, co się stało z prądem. Pracuję nad tym. Podłączę terminale i przywrócę prąd. Znalazłeś moich chłopaków? Tylko Leona. Możliwe, że jeszcze Chrisa. Reszta... niestety nie przeżyli. Przykro mi. Rozumiem. Tylko... bądź ostrożny, Aiden. Nie możemy stracić nikogo więcej. No dobra. Otwieraj ten grajdołek. Premia nocna się skończyła, niestety. Premia nocna się skończyła. Dobra, wojskowa apteczka, to w sumie musiałem jej używać. Coś tam może być. Nie no, ja bym się nie nazywał Shiro, gdybym nie poszedł sprawdzić pewnie. No, oczywiście. Tak, tak, tak. A to tu jest ten cały pierdziernik. No to nie rozumiem, czemu nam kazało tam iść, skoro możemy tu też przyjść. A, tutaj nie ma przejścia, no dobra. Jest tylko... rozumiem. Dobra, kapuję wszystko. Ale się muzyka smętna włączyła, matko. Przestańcie, nic mi nie będzie. To mnie nie wygląda jak na jakiegoś takiego, nie wiem, zabitego. No, raczej bardziej żywy. A jestem... Firal? Firal. Jeżeli to Chris, to już po Chrisie. Już po Chrisie. Bro, jestem na miejscu, ale nie mogę włączyć prądu. Szlak, musisz sprawdzić bezpieczniki. To ty kurwa nie powiesz, naprawdę? Jezu, jak my to mamy zrobić? Nie wiem, co się dzieje. Ale się nie przejmuję tym, co tu się dzieje, wiecie? Au. No, przestań, uspokój się. Gdzie tutaj próbujesz cokolwiek zrobić? Przepraszam cię bardzo. Dobra. Dziady. Co, to cycwani byliście i co? Nie pykło.
Ewidentnie komuś w życiu dziś nie wyszło. Trzeba coś zrobić, no dobra. Dobra, popadali. Crow, chyba przywróciłem prąd. Wyciągnij kabel z rozdzielni i zabieraj się stamtąd. Oby się udało. Tak zrobimy. O, to jest ten kabel. Dobra, i tu musimy go tam przeprowadzić teraz. O kurde. Dobra, moi drodzy, ale... to już będzie w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu, Discorda, jak i harmonogram macie w opisie filmu. Trzymajcie się. Hej, hej.